Dobrze. Gramy dalej. Anno 1800, proszę Państwa, niestety to jest takie trochę drugie podejście do nagrania tego wszystkiego, bo mikrofon zapomniałem włączyć, że teraz się pewnie jest włączony tym razem. Ogólnie dużo zmian. Jeszcze co, mam wszystkie dodatki. W tym momencie w Anno, ciekawe, jakieś jeszcze będą planowali. Była pierwsza bitwa morska z piratami, która niestety nam przepadła. Doki. To jest poradnik do DLCK. Będziemy to odkrywali z czasem. Dobra, zgodźmy się. Zbuduj główne nabrzeże doków. To jest tutaj. Jest to cholipka trochę drogie. Jak to działa? Planowanie włączę, bo muszę zrozumieć, jak to działa. Nie wiem, czy tam, czy na wodzie, czy na... O! I właśnie, i to też trwa podróż w tym momencie. Do nowego świata. Możesz sobie przeczytać, co tutaj chodzi, ja to klikam randomowo. Mocna siła. Dobra, użyjmy siły tym razem. No i płyniemy dalej, morale trochę spadły. Jubaski nie damy, to będą zadowoleni. A, chyba że trzeba budować nabrzeże w ten sposób. Nie. W tym stylu zrobimy sobie po tej stronie. I na tym można umieścić. Jeszcze więcej. Taki. Transportowy. Chyba, że jeszcze jedno trzeba, no już za zburzenie. Nakładający się zasięg, chyba, że to jest zasięg od tego, dobra. Nie coś powiedziało teraz. No to w takim razie, a... Tutaj może chodzić o to, że to musi być gdzieś tutaj właśnie. Bardziej od innej strony trzeba to zbudować. Dobra, gdzie to jest większa plaża? Jest tu jakaś jeszcze jakaś plaża? Tu jest jeszcze jedna plaża. Tam byłoby lepiej zagospodarować. Co mi wydaje. Co to zaplanujemy? Biuro eksportowe zwiększa liczbę kontraktów eksportowych, które służą do skraca czas załadunku dla lokalnych statków. To się na pewno przyda. Okej. Żuraw naprawczy to się przyda, jakby mnie próbowały niszczyć wrogie okręty, co jest wymaga wolny teren portowego. Wspiera dodatkowe pozycje na statek. Znaczone do handlu, albo znacznie zwiększa całkowitą pojemność magazynu. Magazyn się przyda na pewno. Jeszcze jeden załadunkowy damy. Ok. Tu jeden taki panel portowy na przyszłość. No to bardziej już estetycznie takie pierdołki można budować. O. Usługi pocztowe to też jest ciekawe. Poczta. Co? Potrzebuję 500 rzemieślników i to musi być na wyspie. I skrzynki na 3 będzie też pewnie kładło tak, żeby ogarnąć zasięgiem wszystkich tutaj, no, gości po prostu. Dobra, pieniądze jakieś tam powoli wskakują. Okno już produkuje, teraz przydałoby się załatwić produkcję konserw. I muszę skolonizować nową wyspę na to wychodzić, i muszę jeszcze jeden statek zrobić. I chyba się przymierzałem do robienia fregaty, z tego co pamiętam. Tak,
Niech się fregata pierwsza zacznie konstruować w takim razie. Ona mi posłuży. Mało robotników. To zwiększy ilość domów i jeszcze w sumie dzielnica jest gotowa. Jeszcze trzy domy zwiększyć i braknie mi paru rolników, ale to zaraz nadgoni na szczęście. Ktoś mi trochę zarobki zwiększy na szczęście. Ale mogę zrobić im maszyny do szycia. Też sam teatr już mieć. Teatr. On chyba miał być tutaj, sobie. Nie chcesz mieć jeszcze 30 desek i 40 okien. Ok. Też więcej nie mają tych zaspokojonych zadowoleń, tym oni po prostu też więcej płacą, nie? A to tylko ich zwiększa ilość. No w sumie to też równa się większe płatności, ale o zadowolenie trzeba dbać chyba, mi się wydaje, na najbardziej póki co. Przychodzą jeszcze do ryb. Dostęp walczy mi do ubrań. Okej. Okay. Podstawowych oczywiście. No ten statek się po prostu wolniej buduje w tym momencie, jak jest niewystarczająca ilość robotników. Jak tutaj na tej wyspie. Zobaczmy za produkcję. Ziemniaki eksportują w sumie 5,5, kiełbas 1. Chleba to jeszcze nie używają. Cały chleb idzie tutaj. Ubrań 4x4. Dobra, chyba ubraniami jeszcze wyrabiamy i z alkoholem już zaraz ten zwykły może i nie. Kiełbasy całe jedzą tutaj i chleb też. O, kolejna część przygody. Podróż do Nowego Świata. Kolejne wieloryby. Mam armaty, korzystam je. O, morale dzięki temu nie spadły. Miasto coraz brzydsze. Mi się wydaje, że powinniście wydawać więcej pieniędzy. Cenzura to piękna sprawa. Oj, coś się dzieje. Dobra, nie chcę was zanudzać. Nowe ekspedycje też pojawiły, nie chcę was zanudzać, więc ja zatrzymam tutaj i widzimy się po cięciu. Dobra, podjąłem decyzję po większym zastanowieniu się. Jestem w stanie te maszyny do szycia zrobić, tylko zobaczę sobie, ile produkuję jeszcze tych. Nadmiar produkcji mam, to nawet lepiej. Robię sobie tutaj magazyn, tak sobie objadę dookoła. O, nie uda się. Te muzyczki mi tam, wiecie co? Ta muzyczka ostatnio mnie nie sprawiała problemy. Bo nie, nawet wiecie co, niech sobie trochę pogra. Tak w tle bardzo po cichaczu. Tak po cichaczu jest, że nie jest po cichaczu. Tutaj chcę zaoszczędzić to miejsce później na inżynierów będę miał, więc tutaj postawimy maszyny do szycia. Braknie mi 70 niestety rzemieślników, ale to na spokojnie nadgonimy zaraz. Braknie mi niestety drewna póki co. Dobra, więc to nie będzie działało z pełną. Z pełną produkcją. Brakuje tu 30, jak widać, rzemieślników, ale to na spokojnie. Nowy świat też chyba zaczniemy się budować ogólnie. Więc ja sobie tam zrobię jakiś screen, jak tylko ten statek dopłynie. Pokażę wam mapę świata. Mapę świata wam pokażę. Tu będzie nowy świat, tutaj jak widać trwa ta podróż. Morale jeszcze trochę spadły załogę, tak. Tu jest jeszcze region zimowy, tam jak zrozumiałem ze znajomym, tam można wziąć i gaz odblokować. To co wiem, i tutaj mamy też do krainy lwów, ale taki afrykański bardziej klimat. No, sam na stary kontynent na razie. Widać wielka produkcja stalowych belek trwa. Najlepsze. Widać ten przemysł, ten brudny strasznie tutaj, jak śmierdzi po prostu tym spalenizną. Dobra, jeszcze parę domów to ulepszyć. Mówisz, czegoś nie macie? Nie macie, tylko po prostu nie ma was odpowiedniej ilości. Domki. Okej, okay, to mi da już ten 100. Dobra, można ulepszyć teraz robotników.
oczywiście ilość rzemieślników też mi zwiększy zarobki, bo oni no 68, coś bym zaczyna brakować piwa. Wydaje mi się, że będę musiał tutaj zwiększyć produkcję ten browara, bo nie wyrabiałem się z transportem go. O, tylko jeden, a jeden. Tutaj mam produkcji. Przydałoby się pewnie z dwa tam transportować za życie. Koszule tu jeszcze będę musiał dorobić nowe zaraz. Dobra. Ile mi produkujesz tej? Nie nam bardziej interesuje. Dobra. Chcesz, że jednego chmielarza dorobię. Ale tu jest taki miejsce przystosowane do tego. Tu już zaczniemy robić więcej chmielu. Tak obudować? Nie, zostawię jedną. O, teraz ładnie wyglądało. Powinna zwiększyć produkcję chmielu, ale też potrzebuję produkcji. O, piwa. Żeby to zbudować, co ja potrzebuję? Pewnie cegieł, no tak, których tutaj nie mam. I idealnie się akurat zbudował okręt, którym mogę tam przetransportować te. Dobra, najpierw podróż. To statek piracki. To strzelamy do nich, rozwalić ich po prostu. Wystrzel z armat. Dobijamy ich. Nagroda, jej. Uszkodzenia na strzał, plus 10%. Akceptujemy. Że muszę coś pozbyć i... A, niestety. To desek się pozbywamy. Kontynuujemy podróż i chyba już zaraz statek powinien dopłynąć, bo to jest chyba trzecia przygoda. O, lag jest, czyli chyba... Nie. Dobra, weźmy tam 50 tych cegieł, przetransportujmy od razu tutaj wysepkę. Dobra, jak teraz z chmielem produkcja, pokaż mi chmielu. Pa, jest dobrze. I dopłynęliśmy, udało się. Pierwszy mój cel jest tu. Zaraz odkryto nowy region. Jesteśmy w nowym świecie. Ja sobie skorzystam z... Ctrl G to było, tak. Skorzystam z okazji i zrobimy sobie print screena. No spoko. Jestem Isabel Sarmento. Do not stand between me and my country's freedom. Dobra. Celem jest znalezienie wyspy z cukrem, bawełną, tak, jest kukurydza, bardzo dobrze. W tej wyspie jest glina, tak. To będzie dobra wyspa. I jako, że statek stamtąd przypłynął... Jej. Odbudujmy to i wracajmy do nowego świata jak najszybciej. Ten statek... Przypuj mi do niej, tu sprzedam te armaty, to mi trochę pieniążków da. Na okręcie wojennym można podróżyć. Dobra. Ten pirat jeszcze nie zaczął generować jednostek, tylko że on trochę ma ciekawe uzbrojenie tutaj, bo on jest silniejszy od tego pirata w zwykłym regionie, bo on ma, zobaczcie, duża Betty. Potężna bombarda, nie? Na którą trzeba uważać. Dobra. Ten statek mi tu jeszcze płynie. Dobra, wróćmy do Starego Świata szybko. Zobaczmy, czy ten statek już dopływa. Tak, dopływa. Pierwsza fregata. Pewnie bot już zacznie spamić też. Zaraz. Tymi fregatami. Na razie widzę, że ma też kunery. Nie, jest pierwsza fregata. Tak, jest problem z piwem. Tutaj pewnie. A nie, to mi mówi, że nie mam rzemieślników. A, dostali te pewnie maszyny i się ich zwiększyła ilość też. Dobra. Już szortyża nie ma. Oni chcą jakieś zadanie też dla mnie mają.
my plea can't be heard above common tumult. Dany kucharz, on gdzieś tu siedzi na... chowany, czego zna... tu jest. Rapture, rejuvenation! Wpływa na piekarnię, dobra. To ja bym go mógł w sumie sobie tu przetransportować tutaj na wyspę i zwiększyć produkcję pieczywa, nie? Dobra. Tu już są już cegły, to przy okazji od razu postawimy sobie... belek. Zapomniałem o belkach. Dobra, nowy świat. To tak już dopływa, jak można zauważyć. Tutaj też jest, jak widać, ropy dużo naftowej. To też będzie można potem elektryfikacji dokonać przemysłu. I to jest mnóstwo ropy. Część będę mógł po prostu eksportować stąd. Mnóstwo ropy nawet by się nadawało na eksport. O treści nowego świata. Oni mają takie trochę... jak widać, te budyneczki trochę inaczej tu działają, bo te tereny są bardzo... z dużą ilością rzek, chociaż ta tu ma mniej. Ma perły, banany, ale nie ma tych podstawowych produktów, które coś się przydadzą. O, pierwszy okręt wypływa. Piracki, też zwykły taki. Kanonierka, przepraszam. Już szkudery są te nieuzbrojone. Stawiamy. Rozpoczynamy budowę w nowym świecie, proszę Państwa. Tu sobie zostawię teren na bardziej na przemysł. Teraz pozwolę sobie budować miasto bardziej tutaj. Zrobimy sobie rynek. Na środku by się bardziej przydało, żeby budować w jedną i drugą stronę. Ok. Tutaj nie będę żadnych patternów stosował. 3, 4. You reached a new milestone. 6 domów. Poka tradycji. Pojawia się pierwsze tutaj ustrój społeczny. Jorna Leros. No tacy farmerzy w nowym świecie, nie? Jeszcze trzeba zająć się produkcją drewna. Od razu, więc patar taki na start to będzie... dobrze, fajnie, fajnie, panie kapitanie, że jest pan gotowy na kolejną podróż. Ale najpierw ja muszę zbudować tartaki. Więcej domów obowiązkowo, żeby zapewnić jakąś ilością. Jorna Leros. Widać, trochę więcej ich idzie na 10, ale tartak bierze ich 20. Albo w sumie tak samo jak w Starym Świecie, już nawet nie wiem. Tutaj po prostu zbudować na start jak najwięcej, wykorzystać drewna do maksa. Jak najszpali. A, nie tylko, ich domy kosztuje tylko jedno drewno. Są tańsze, jak widać, w eksploatacji te domy. W sumie dobrze, że to powstaje, bo tutaj zaraz będą musiał zacząć rum produkować. To jest trzcina cukrowa. Oni też zaraz będą chcieli pieczone banany, bo oni rybek nie chcą, wolą sobie usmażyć, upiec bananki, nie? W oleju. No, wróćmy jeszcze na chwilę do starego świata. Już 3200 osób jest na wyspach, bardzo fajnie. Mam mnóstwo robotników, no, po prostu jest ich mnóstwo. Pokażę wam tutaj jeszcze. Tutaj się dodały nowe rzeczy. Oni tu mogą mieć na ostry sos, przywieźć można, wołowinę mogą po prostu dostać, żeby ich było więcej. Rowery nawet, żeby zachwyt mieli, piłkę nożną grać. Fajki gliniane, no to takie fajne rzeczy. No to mnie nie stać, bo nie mam pieniędzy. I okiem. Okna się niestety powoli, bardzo powoli produkują. Tutaj brakuje rolników. Myślę, że mogę dorzucić taki oficjalny jeden. Z większych ilość mi brakować ich na razie będzie. Nie mają zasięgu pełnego właśnie do rynku. Ja sobie pozwolę postawić tutaj drugi rynek. Co najwyżej pub później. Znaczy oni gdzieś takie podstawowe przedmioty życiowe muszą kupować, nie? Rybki też zaraz zostaniecie, nie przyjmujcie się. O, już jest wyrównane, bardzo dobrze. Właśnie, czegoś wam brakuje.
Na pewno produkcję koszul trzeba zwiększyć, bo zaraz będę miał z tym problem na całej wyspie. Tam tak belek nie przetransportowałem. Zapomniałem. Na przykład produkcja koszuli też mi będzie brakowało dużej ilości wyników. Tam jeszcze alkohol był w porządku, ale też chyba zwiększy zaraz produkcję tu alkoholu. Ja bym mógł pocztę zrobić, to też bym z chęcią zwiększył pocztą ich ilość, bo aż 25 farmerów to jest coś pięknego. Dobra, tu pewnie mi ta fregata wróciła. Tak. Weźmy trochę tych stalowych belek, gdzie one są tu. 30 je przetransportuję od razu tutaj. Wróćmy do Nowego Świata. Jak tu się rozwinęła kolonia? O, już 89 Jornaleros i potężna ilość tych produkcyjna. Jornaleros jeszcze nie wymagają cegieł, nie? Przy nich. Jeszcze co trzeba im postawić, to muszą coś jeść, żeby było ich jeszcze więcej. Ale nie mam na razie drewna. Plantacja bananów. Magazyn się przyda. Tu będzie dobre miejsce na magazyn. Okej. Okay. Banany mogę zacząć produkować. Zacznę z dużą chęcią. Wykorzystam teren do maksa, jak się tylko da. Okej. Okay. Też tu będziecie sobie od razu piekli obok te bananki. Teraz tran myślę, że będzie najważniejszym budowanym obiektem w tym miejscu. I oczywiście room trzeba sobie zaplanować. Ja sobie na razie szybko zaplanuję tutaj. Room będę tylko musiał na główną wyspę transportować. Co? To mi wypełni do maksa. Będę musiał jeszcze jedną drewutnię postawić. No myślę, że już tutaj bardziej. No, tutaj. Stanie drewutnia. Chyba mogę już nawet postawić, żeby była, ale nie będzie produkowało nic. I zaplanujemy sobie produkcję rumów w tym miejscu. Ok. Jornale Rosji chyba oni chcą pić rum. Chcą pić rum. Ok. Będę musiał dwie produkcje rumu i po prostu to wywozić jak najszybciej. 14 minut, dobra, jeszcze chwileczkę, będzie trochę dłuższy materiał. Wełna. Też sobie zaplanujemy od razu produkcję koszul dla rzemieślników. Oni będą chcieli mieć z bawełny to robione, więc zrobimy tutaj tak i od razu przetwórstwo obok tej bawełny na no, tkaninę, nie? I tkaninę trzeba będzie transportować do Starego Świata i ją po prostu tam przerabiać wszystko na te nowe koszule, gdyż oni tutaj nie chcą tego robić, mają to po prostu. Dobra, ten statek będzie chętny od razu mi. Mógłbym już w sumie tym statkiem, bo on jest taki fajnie transportowy, dosyć pojemny, jak można zauważyć, bo masz 4 przedmioty transportować na raz. Mógłbym go już w sumie korzystać, ale jeszcze no, nie produkuje rumu, to mi się nie podoba. Magazyn pierwszy. Teraz tran. Okej. Okay. Jak się tylko drewno uzbiera. Dziękuję za panu. Stary świat. Zarobki są niestety małe. Piwa. Ja wam tu dalej mydła nie podstawiłem, rozumiem. Ja pierdzielę, ale. Ale jaja. Browaru też im nie dałem dodatkowego. Nie, co ja robię? Wy tu mydło macie, nie? Macie, dobra. To na tej wyspie po prostu nie postawiłem mydła. Tak, i od razu przetwórstwo. Okay. Nie będą mieli mydła i będą zadowoleni. Będzie ich więcej. Chociaż i tak, póki co, nie wydaje mi się, żeby ich więcej potrzebowało. Dobra, to jest priorytet, tylko brakuje mi tych. Daję od razu i stawiamy browar i momentalnie problem z zaopatrzeniem w piwo w tym regionie nie będzie, tak powiem, występował. Jak tylko ci dostaną rum, to już będą tak zadowoleni.
Matko, będę się cieszył. Dobra. Ja tutaj zakończę materiał. Ja zrobię sobie lepszy. Zrobię sobie lepszą miniaturkę, jeszcze wam pokażę. O! Zrobię sobie tak tutaj. Miniatureczkę, fajnie. Teraz będzie ładniejsze, bo widać, że coś jest zbudowane. Ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Ja tutaj skolonizuję tę wyspę między nagraniami i zrobię tutaj produkcję mięska oraz papry. Papry, które będę transportował na główną wyspę i po prostu zacznę po prostu tworzyć im konserwy, żeby mieli jakieś lepsze jedzenie, które oni po prostu lubią. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie i zobaczenie w przyszłych odcinkach z Anno 1800. Cześć.